Cześć kochani, czas na kolejną nową grę na moim kanale i teraz jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolona, ponieważ ktoś z Was poprosił mnie, abym zagrała w coś nowego, ale tak naprawdę nie powiedział propozycji, tylko napisał wybierz sama. I to mnie tak naprawdę bardzo, ale to bardzo zszokowało, ponieważ zawsze większość z Was prosi o konkretne gry, o jakieś tam konkretne propozycje, a teraz napisała, nie pamiętam dokładnie kto, zagraj w to, co będziesz chciała. Ostatnio hitem w kinach były Minionki, chciałam się troszkę do nich zbliżyć, tak więc wpisałam sobie po prostu Minions w wyszukiwarce i znalazłam tą grę Running Minions. Jestem bardzo ciekawa, na czym będzie ona polegała, ponieważ tak jak widzicie, ja dopiero przy Was ją zainstalowałam, przy Was ją uruchomiłam po raz pierwszy, więc tak naprawdę nie wiem, czego się tutaj spodziewać, nie wiem, na czym będzie ta gra polegała, ale jak to na Minionki przystało, na pewno będzie ekstra. Tutaj chyba będę musiała zbierać te banany, no i omijać po prostu przeszkody, zbierać jakieś punkty, zobaczymy jak ta fabuła będzie wyglądała. Niemniej jednak bardzo dziękuję za ten komentarz, naprawdę był genialny, ponieważ skłoniło mnie to do poszukiwania nowej gry. Kto oczywiście lubi Minionki, to zostawia kciuka do góry. Napiszcie też koniecznie, czy może byliście na Minionkach w kinie, bo no ja niestety nie miałam okazji, ale z tego co wiem, Sylwia była, więc na pewno było super. Moi kochani, ja próbuję tutaj swoich zmagań i widzę, że idzie mi jak na początek całkiem nieźle. To mój pierwszy raz z tą grą, więc tak naprawdę zbieram pierwsze tutaj plony z gry. Może Wy ją bardzo dobrze znacie, a ja tak naprawdę nie mam o tym pojęcia, więc dajcie koniecznie znać. Fabuła podobna do Subway Surfers troszkę, ponieważ tam trzeba omijać tramwaje, zbierać też jakieś punkty, a tutaj po prostu jak burza przebiegłam przez ten pierwszy etap, tak naprawdę się nie spodziewałam, że pójdzie tak szybko. Zobaczcie, tak naprawdę już pierwsza misja za mną zakończona. Refrenew, unlock, mogę coś tutaj zrobić. Aha, wykorzystując 30 bananów mogę sobie jakiś nowy skin wybrać. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ta banana vacuum. Także mam ją wykupioną. I co? Chyba lecimy w kolejną misję, tak mi się wydaje. Tutaj mamy gwiazdki, czyli podejrzewam, że będą to jakieś misje do spełnienia. How to complete. Tap the gruel layer icon, scroll to the invading room. Ok, czyli muszę po drodze po prostu wykonywać jakieś misje. Niech będzie. Lecimy w takim razie do kolejnej. No i z tego co widzę, 120 bananów, tak? Będę musiała chyba zebrać, aby tą misję zrealizować jako poprawnie zrealizowaną, więc tutaj lecimy i zbieramy jak największą ilość. You can charge to the costume with others action as well. Try pick up the banana vacuum. Czyli co, że muszę jakiś kostium odświeżyć? Ej, w ogóle zobaczcie, no to jest identycznie jak w Subway Surfers, naprawdę. Wow, i teraz zbieram wszystkie banany, bez względu na to, gdzie one są ustawione, dzięki temu, że mam jakąś tutaj turbo maszynę. I w ogóle ta misja tak szybko przebiegła, że nawet nie zdążyłam, słuchajcie, się zastanowić, ile mi brakuje do końca. Także super, kolejne chyba 3 gwiazdki wędrują na moje konto. Bezbłędnie, że tak powiem, zostało to zrobione. No i co? Congrats, you have enough costume cards to upgrade your first costume. Okej, bardzo chętnie sobie to zupgrade'uję, jeśli mam taką możliwość, jeśli mam te 200 monet, czy tam bananów, to ja to bardzo chętnie zrobię. I teraz chyba widzę, że potrzebuję aż 40, żeby to zrobić. I zobaczcie, pierwsza misja zrealizowana. Super! Pniemy się do góry. Objective 2. Complete missions in Despicable Ops. Nie mam pojęcia, co to jest, ale pewnie po drodze jakoś to ogarniemy. Kolejna misja. Co, tylko 50 bananów? To bardzo mało. Ale okej, lecimy. Może tu będą jakieś turbo utrudnienia. O, tu mi coś jakoś dziwnie skręca. Widzicie ta plansza? To może właśnie to są te utrudnienia. Ups!
pierwszy ząg i mogę, na szczęście mogę free zagrać jeszcze raz. Tutaj chyba ja muszę skoczyć, ale nie udało się. Coś tam było nie tak. Ta plansza coś zaczyna tutaj wirować. Widzieliście? Ona jakaś taka dziwna się zrobiła. Ale znowuż bardzo szybko udało mi się tą misję zrealizować. Nie wiem czemu, ale ja cały czas bardzo mocno widzę tutaj podobieństwo do Subway Surfers, nawet niektóre tutaj ustawienia, niektóre możliwości, dlatego tak jakby się poruszam po tym bardzo płynnie, bo mam wrażenie, że to wszystko jest bardzo, bardzo podobne. Dobra, okej. Okay. Pobiera mi się jakaś aktualizacja chyba w tle, niech będzie. Must have content się pobiera. To co? Lecimy w kolejną misję. Wow, you have a new reward. Soccer 50. Continue. I co musimy tutaj zrobić? Unlock common costumes. Czyli jakieś kostiumy. Jogger 15. No dobra. Get a silver prize spot in the shop. Czyli tutaj też jest jakiś sklep, w którym mogę coś kupić. No i tak jak było tam, takie prezenty się kupowało. Kurczę, no podobne to wszystko, ale no niech będzie, niech będzie. Zagrajmy. Zagrajmy i sprawdźmy, co nas jeszcze tutaj czeka, bo jak na razie wszystkie misje udało mi się przejść. Także go, Gruslayer, Sucker, Unlock. Mamy 10 baranów? Mamy. Agent Rand, Locket. Generalnie tutaj się tyle dzieje, że powiem Wam szczerze, że wolałabym, żeby ta gra była w języku polskim. Nie mówię, że tam totalnie nic nie rozumiem, ale jakby mimo to wolałabym, żeby była w polskim języku, bo byłoby mi łatwiej się tutaj nawigować. Ok. Czyli tutaj nie mamy bananów do zebrania, tylko mamy metry do pokonania. Widzicie, jak on w ogóle jakoś dziwnie krzywo biegnie. O, dobra, udało mi się wskoczyć tam. Aha, i muszę przebiec 300 metrów bez żadnego ząka. No dobra, miejmy nadzieję, że się uda. No i co, ja teraz wybrałam w prawo, a skąd ja mogę wiedzieć, że to było dobre prawo? I co, teraz aż 600 metrów? Wow, to jest jakiś combo level, słuchajcie. No to lecimy, jak musimy, to lecimy. Zobaczymy, czy mi się uda coś tutaj jeszcze zdobyć. Jest! Mission complete! To był taki złożony level. Prawdopodobnie jakbym wybrała lewą ścieżkę, to byłoby troszeczkę inaczej. Może miałabym mniej do przebiegnięcia, albo może i miałabym więcej, no niepowiedziane. Dobra, spróbujemy sobie przejść jeszcze jedną misję i zobaczcie, tutaj mi się coś ładuje. Ja zbierając te banany ładuję jakieś tutaj nowe postaci. Mam dziadka, mam jakieś Refree, Disquist. To jest jakaś nowa chyba postać. No dobra. Czy to są te wszystkie misje? Slide under obstacles. Tak, to jest tak samo jak w Subway Surfers. Tutaj po prostu trzeba na przykład ominąć coś 25 razy. Albo o, zobaczcie. Skolekcjonować 2200 bananów we wszystkich misjach. Albo 20 minionków zebrać. Albo 500 metrów przebiec in the top bananas room. Czyli to są naprawdę bardzo, bardzo zbliżone misje do Subway Surfers. Jednak ta cała jakby otoczka tej gry jest troszkę skomplikowana, więc mam nadzieję, że uda mi się to w miarę szybko ogarnąć. Gdzie tutaj mogę przechodzić do kolejnych misji? Chyba tutaj. Continue. Tak, bo to są wszystkie, które przeszłam i tutaj są następne. Go. Dobra. Aha, to są daily tasks, czyli to są te takie codzienne zadania. Run. No ale czemu muszę to pobrać, jak nie chcę tego pobierać? No dobra, niech będzie. Residential area, chyba że to jest konieczne do pobrania, jakby żeby móc zagrać w kolejną misję. Dobra, zobaczmy. Tutaj mam jakieś boostery chyba. O matko, plansza się totalnie zmieniła. Czyli co, teraz będę zbierać coś innego? Nie, też są banany. No jak to minionek bez bananów? Po prostu jest troszeczkę inaczej. Oh, ups! Pierwszy ząg! I niestety już teraz wykorzystuję jakieś punkty, żeby móc odświeżyć sobie level. No ale cóż, wolę to niż game over, dopóki mam to wykorzystuję. No zbieram te jakieś zielone banany, chociaż nie wiem co one dokładnie mi dają, ale ja je zbieram. Idzie cała masa samochodów na mnie, więc muszę uważać. Ile ja tutaj muszę przebiec? Na złym pasie biegłam, bo nie zebrałam. Ups!
kolejny, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Ile mam? 243. Dobra, jeszcze 40 mogę poświęcić na to. To jest pierwszy raz z tym levelem. Look at that. You've picked a multiplayer church. Czyli to jest jakiś booster. I co? Ja będę na nim tutaj sunąć bez jakby narażenia się na... No właśnie. Tap to activate it. Bez narażenia się na te pojazdy, które tutaj jadą na mnie prosto. Zobaczcie, to jest w ogóle identyczne. Trzy pasy, ale czemu nie można nad tym przeskoczyć? Dziwne. Ja nie przejdę chyba tego levelu, słuchajcie, jest mega trudny. No ale dobra, spróbujmy. Spróbujmy. Czy ja jestem blisko? Ops! Jak to biegniemy przez pomieszczenie? Co, przez okno mam wyskoczyć? O matko, przez płotki muszę skakać. Dobra, szybko, biegnijmy, biegnijmy. Tu jakieś przyspieszenie na tych co niektórych pasach. Ale tu się dzieje, słuchajcie. Kiedy koniec? O matko, woda mnie opryskała. Halo, no nie wierzę. Zabrakło mi monet, żeby odświeżyć ten level. Oh no, zabrakło. No nie, muszę go po prostu ponowić. Nie ma opcji, żebym go przeszła. No nie, ale dobra, słuchajcie, jakby pierwsze spotkanie z grą już za mną, więc jeśli tylko i wyłącznie chcecie, żebym kontynuowała tą przygodę, to dajcie znać, bo ja no chyba chętnie spróbuję jeszcze raz, choć totalnie nie znam tej aplikacji, dopiero jakby z nią raczkuję, to jeśli chcecie zobaczyć moje kolejne zmagania, to dajcie znać w komentarzu, no i wtedy zobaczymy się z tą grą już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i dziękuję za dzisiaj. Pa, pa!